Naród może być uznany za wielki, jeśli broni swojej wolności, przypomniał papież Franciszek w przemówieniu podczas tegorocznej pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych. Stajemy dziś na placu Piłsudskiego, u stóp papieskiego krzyża, przy trumnach kryjących doczesne szczątki żołnierzy niezłomnych, rycerzy wolności. Ponad pół wieku czekaliście na swój pogrzeb. Najbliżsi płaczą. Wszyscy trwamy w zadumie na modlitwie. Jednoczy nas Bóg, któremu pragniemy wyśpiewać pieśń dziękczynienia za wasze życie, za niezłomną i wierną służbę Ojczyźnie. Uroczystą liturgię pogrzebową sprawujemy na najważniejszym placu Warszawy, niedaleko grobu nieznanego żołnierza, który jest symbolem wszystkich walczących o wolność naszej ojczyzny. Polegli niezwyciężeni, odzyskali swoją tożsamość. Wkrótce zostaną pogrzebani z wojskowymi honorami na warszawskich Powązkach. Żołnierze niezłomni. Kim są? Z jakich korzeni wyrastają? Wyrośli z ducha ewangelicznego radykalizmu. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, powiedział Pan Jezus. Było dla nich oczywiste, że miłość żąda ofiary. Czynem potwierdzili wierność ewangelicznej zasadzie, że miarą heroicznej miłości Boga i Ojczyzny jest przelana krew i ofiara życia. Zgodnie z zaleceniem Ewangelii byli roztropni jak gołębice i przebiegli jak węże. Wielu z nich nie dało się zwieść podstępnym planom władzy ludowej, która ogłosiła amnestię. Przestrzegał przed tym major Hieronim Dekutowski-Zapora, cichociemny, legendarny dowódca Lubelszczyzny, którego doczesne szczątki otaczamy dziś miłością i modlitwą. Napisał: amnestia jest dla złodziei, a my jesteśmy Wojsko Polskie. Do końca pozostali wierni idei polskiego państwa podziemnego i etosowi żołnierzy Armii Krajowej, kontynuując walkę o niepodległość naszej ojczyzny po roku 1944. Generał Fildor Nil wyznał swojej żonie Janinie: moje miejsce w kraju. Tutaj są moi harcerze, moi ludzie. Nikt nie powie, że uciekłem przed niebezpieczeństwem. Nie godzili się, aby zdrajcy naszej ojczyzny nazywali ich bandytami. Major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka w odezwie z marca 1946 roku tak pisał: my jesteśmy z miast i wiosek polskich. Chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. Do dziś zachowało się wiele miejsc w naszym kraju, gdzie w latach 1944 do 1956 zamordowano tysiące polskich żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W piwnicach więzień, katowni NKWD i UB ocalały ślady pozostawione przez osadzonych.
wydrapane w cegłach daty, nazwiska i błagalne napisy świadczą o nieludzkich warunkach i bestialskim traktowaniu. Jezu, wyratuj! I powyżej wyryty krzyż. Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Śmierć wybawieniem. Zachowały się relacje krewnych i osadzonych oraz grypsy pisane z więzień, które odsłaniają mądrość, hart ducha i głęboką wiarę żołnierzy niezłomnych. Wzrusza postawa pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Codziennie odmawiał różaniec. Modlitwa pomagała mu zachować godność i wierność złożonej przysiędze. W jednym z grypsów przekazanych z mokotowskiego więzienia UB tak pisał do swojego syna. Andrzejku, odbiorą mi tylko życie, ale to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Doczesnych szczątków pułkownika Cieplińskiego nie udało się jeszcze odnaleźć. Wyklęci niezłomni, doświadczając bezprawia, bezpieki, zachowali wiarę w sprawiedliwość Bożą. Na pytanie, czy ofiary nasze nie pójdą na marne, czy niespełnione sny powstaną z mogił, czy syn będzie kontynuował ideę Ojca, sami odpowiadali. Wierzę, nie pójdą na marne. Sny wstaną, syn zastąpi ojca, ojczyzna niepodległość odzyska. Niezłomni zostawili testament dla potomnych, aby w czyn wprowadzali ideę pomordowanych ojców. Chciałem opisać ich sylwetki i czyny, by nie poszły w zapomnienie i przekazać je historii. Ponieważ nie będę już mógł tego zrobić, na ciebie spada ten obowiązek, napisał uwięziony do swojego syna. Prace ekshumacyjne prowadzone na warszawskich Powązkach w kwaterze Eł oraz w wielu innych miejscach powoli, ale systematycznie powiększają liczbę odnalezionych i zidentyfikowanych ofiar stalinowskiego terroru. Dziś stolica Polski oddaje hołd bohaterom. Pogrzeb 35 żołnierzy niezłomnych spośród 40 zidentyfikowanych jest czasem modlitwy o Boże miłosierdzie i nagrodę życia wiecznego za świadectwo ich heroicznej miłości ojczyzny. Jest także okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy nie zważając na przeszkody, wiernie realizują testament niezłomnych. Drogie rodziny pomordowanych, dziś także trzeba pochylić się nad waszym głębokim i uzasadnionym żalem, który nosicie w swoich sercach. Podczas spotkania, jakie w zeszłym tygodniu zorganizowała dla was Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wielu stawiało mi pytanie,
Dlaczego zaszczyty i przywileje uzyskane przez katów do tej pory nie zostały zakwestionowane i odebrane? Dlaczego oprawcy mają pogrzeby z honorami wojskowymi? To nas boli, ktoś dodał. Boli jeszcze bardziej, gdy słyszymy głosy, że powinniśmy o tym wszystkim zapomnieć. Ja tego spotkania, tych pytań i tych rozmów nie zapomnę. Postulaty rodzin niezłomnych nie są sprzeczne z duchem Ewangelii. Jezus, ogłaszając przykazanie miłości, nie zanegował wezwania do sprawiedliwości. Święty Jakub apostoł w drugim czytaniu mszalnym przypomniał o odpowiedzialności za zło wyrządzone bliźnim. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Jednak Bóg usłyszał ich krzyki. Nadejdzie taki czas, że zapłaczecie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Nie, tu nie chodzi o zemstę. Idzie o sprawiedliwość. Dopiero prawda i wypływająca z niej sprawiedliwość otwierają serca na przebaczenie. Żołnierze niezłomni, wasze czyny podejmowane w imię miłości Boga i Ojczyzny po wielu latach zapomnienia zostają wreszcie dostrzeżone, właściwie ocenione i docenione. W mrocznych czasach komunistycznego bezprawia byliście torturowani, zabijani i potajemnie grzebani. Bez krzyża i bez mogiły. Bez towarzyszenia najbliższej rodziny. Bez kapłana i bez modlitwy. Dopiero dziś odbieracie należną wam cześć. Dopiero dziś wasz pogrzeb. Dzięki waszej dumie i niezłomności cieszymy się z odzyskanej wolności. Wypełniły się wasze marzenia. Nigdy o was nie zapomnimy. Chwała niezłomnym. Spoczywajcie w pokoju. Amen. Gajdek, pseudonim Agata, podpułkownik Aleksander Kita, podpułkownik Antoni Olechnowicz, pseudonim Pohorecki, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, pułkownik Marian Orlik. Pokornie prosimy Cię, abyś w Twojej dobroci
pobłogosławił grób, który przygotowaliśmy dla naszych braci, żołnierzy niezłomnych. My składamy ich ciała w grobie. Ty przyjmij ich duszę do nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. List od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odczyta podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Wojciech Kolarski. Panie premier, księża biskupi, państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści, panie wojewodo, panie prezydencie, przygodni członkowie rodzin. Mam zaszczyt odczytać list do uczestników uroczystości pogrzebowych ofiar terroru komunistycznego ekshumowanych w kwaterze EU na powązkach wojskowych skierowany z pana prezydenta Rzeczpospolitej. Panie i panowie, miejsce, w którym dzisiaj się państwo spotykają, powązkowska łączka, to jeden z najbardziej wymownych symboli III Rzeczpospolitej. Tutaj przez blisko 70 lat spoczywały szczątki żołnierzy naszego ostatniego powstania, powstania antykomunistycznego. Zagłada uczestników linii konspiracji była fundamentem powojennej władzy. Była warunkiem koniecznym, by narzucony narodowi reżim utrzymał kontrolę nad krajem. Tę zbrodnię popełniano także w kazamatach bezpieki w Białymstoku, Rzeszowie, Gdańsku, innych miastach, gdzie jeszcze długo będziemy odnajdywać szczątki ofiar czerwonego terroru. Ale tutaj, w kwaterze EU, bezimienne doły śmierci miały wymowę szczególną. Ci, których chowamy dzisiaj z honorami państwowymi jako bohaterów wolnej Polski, mieli być na zawsze zapomniani. Szkalowani przez propagandę, skazywani w majestacie sądowego bezprawia, mordowani strzałem w potylicę lub haniebną śmiercią złoczyńców na Stryczku, grzebani pod osłoną nocy. Wyklęci, niezłomni, najlepsi synowie polskiej ziemi spoczywali anonimowo nieopodal kwater obrońców ojczyzny z roku 1920 i 1939 oraz powstańców warszawskich. A także tuż obok swoich oprawców, którym władza urządziła Aleję Zasłużonych. Bo tutaj, na powązkach wojskowych, międzywojennej nekropolii narodowej, miały zostać bezpowrotnie pomieszane najważniejsze pojęcia i wartości. Prawda i kłamstwo. Patriotyzm i zaprzaństwo. Wierność i zdrada. Pomimo represji, szykan, zastraszania, łączka pozostała jednak miejscem narodowej pamięci. Bliscy przechowali wiedzę o losie swoich zamęczonych braci, mężów, ojców, przyjaciół, towarzyszy broni. Potajemnie wieszali tutaj kartki z ich nazwiskami, chociaż nikt nie miał pewności, gdzie naprawdę ich pochowano. Wieść o kwaterze EU przekazywana była z ust do ust szeptem, który z latami potężniał. Aż kiedy wreszcie upadło totalitarne imperium zła, prawda o żołnierzach powojennego podziemia zabrzmiała pełnym głosem. I dziś stanowi ona nasze wspólne dziedzictwo i wyznacznik polskiej tożsamości. Ale łączka jest niestety także symbolem zaniechań ostatniego 25-lecia. Zbyt długo bliscy ofiar, i my wszyscy, Polacy, musieliśmy czekać na godne upamiętnienie naszych bohaterów. Zbyt długo wolna Polska zwlekała z przywróceniem wobec nich sprawiedliwości historycznej i ludzkiej. Dlatego zależało mi, by obecna uroczystość nie została odłożona, mimo że obowiązek reprezentowania naszego państwa na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku nie pozwala mi w niej osobiście uczestniczyć. Jestem jednak dzisiaj na łączce myślami i duchowo łączę się z państwem, a szczególnie z rodzinami chowanych bohaterów.
jako prezydent Rzeczpospolitej w imieniu całego narodu polskiego pochylam czoło w hołdzie dla poległych i zamordowanych żołnierzy drugiej konspiracji, składających doczesne szczątki w panteonie mauzoleum. Niepodległa Polska wypełnia chrześcijańską powinność i choć w niewielkiej części spłaca dług wdzięczności wobec swoich najwierniejszych synów. Pragnę zarazem podkreślić, że obecna uroczystość wieńczy pierwszy etap poszukiwań na Łączce, lecz ich nie zamyka. Uważam za rzecz olbrzymiej wagi, by prace ekshumacyjne zostały dokończone, a wszyscy odnalezieni, zidentyfikowani i godnie pochowani. Pseudonym